dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem, boom, headshot kosmosem z niewymownym Erosem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roy Playing Games, a dzisiaj kolejny long shortcik. I tak jak to zwykle w moim wykonaniu bywa, są to materiały z gier wszelakich, zarówno pod względem gatunkowym, jak i w częściowym, bo zazwyczaj są to ostatnie części jakiejś serii, w którą kiedyś grałem, a teraz po prostu wypełniam sobie lukę tak zwanego gatunkowego głodu. I dzisiejszy mój wybór padł w sumie na jakby trzecią część gry serii, której jestem ogromnym fanem. Mianowicie mowa tutaj o Gwiezdnych Wilkach. Gwiezdnych Wilkach Star Wolves i obecnie zaprezentuję wam część trzecią tej bardzo sympatycznej, aczkolwiek mam tego świadomość, że nie do końca znanej serii o podtytule Wojna Cywilna, Civil War, Gwiezdne Wilki, część trzecia. Czy pokazuję wam jedynkę, dwójkę, trójkę? Nie ma to specjalnego znaczenia, bowiem silnik, wygląd niespecjalnie się w tym momencie tutaj zmienia. Czym jest ta gra? Jak można by ją zaklasyfikować? Bardzo sympatyczna hybryda. Jest to jakby strategia, taktyczna strategia kosmiczna z bardzo mocnymi, dla mnie bardzo fajnymi, zawsze, elementami RPG, głównie na perki, czyli nie mamy tutaj systemu jakby powiedzmy atrybutów, statystyk, ale właśnie perki. Obecnie gra generalnie polega na tym, że naszą główną bazą wypadową, która jest jednocześnie hangarem, głównym magazynem zdobywanego po pokonanych przeciwnikach lutu, takim motherfuckerem, mothershipem potężnym, z którego odpalane są już bezpośrednio nasze statki kosmiczne. Akurat ze wszystkich gier właśnie tego typu, różnych strategii X4, bo tak się potocznie je nazywa, są za skomplikowane dla mnie. Mnóstwo tych różnych okienek, suwaków, zasrany interfejs maksymalnie i tak dalej, i tak dalej. Także pozdrawiam wszystkich sympatyków tej serii, serii EVE Online, bo po zobaczeniu, jak mój kolega bawi się w EVE Online, stwierdziłem, że ja potrzebuję czegoś właśnie łatwiejszego do ogarnięcia pod tym względem. I w tym momencie przypomniałem sobie, że wyszła druga część i po latach gram w trzecią część pierwszej części. Dzięki firmie 1C, to jest rosyjska firma 1C Company, która robi fantastyczne hybrydy i nieważne, czy robią ścigałkę, czy coś o robotach, czy strategię kosmiczną, elementy RPG, które moje fabularne serduszko pieszczą zawsze i to w bardzo fajny sposób. Rzućmy sobie okiem. Właśnie, to jest nasz główny statek wyposażony w możliwość instalacji przeróżnych systemów obok, od ponadprogramowych tarcz, przez systemy autonaprawcze, po opcje zestrzeliwania obcych rakiet, po instalacje niedefensywne, ale typowo ofensywne, pokroju różnych systemów obronnych, czy to wieżyczek, czy to ciężkich dział podzielonych na lasery, plazmy, konwencjonalna broń, rakiety i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie na pokładzie mam trzech pilotów ze swoim głównym bohaterem, Royem, który jest gunnerem. Mam na razie dwóch gunnerów i jednego specjalistę od rakiet. Jest dokładnie 5 generacji statków, którymi możemy sterować bezpośrednio w grze. I oczywiście trzeba mieć specjalne umiejętności pilotażu, żeby móc nimi przede wszystkim efektownie sterować. Jeśli chodzi o system rozwoju postaci, to tak jak mówiłem, za wykonywane misje, za rozwalanych przeciwników otrzymujemy po prostu punkty. Nazwijmy sobie punktami doświadczenia, które potem przekazujemy na wykup konkretnej umiejętności w charakterze takiego drzewka rozwoju postaci. Jestem ogromnym miłośnikiem drzewek generalnie. I tutaj prosto, jako że jesteśmy gunnerem, to powiedzmy w tym momencie jakby tą odnogę drzewka mamy bardziej rozbudowaną, bo są 4 zasadnicze klasy postaci. Strzelec, wspomniany gunner, gościu, który specjalizuje się w operowaniu rakietami, pilot, zawodowiec, as przez tworzy kosmosu i gościu technik, po prostu technik, który z kolei wyciska maksimum z tego, co oferują przeróżne systemy defensywne na pokładzie naszych statków. Roya puściłem bardziej w kategorii tutaj
gościa, który będzie strzelał bardzo dużo, niekoniecznie celnie, ale po prostu zasłona, taka ściana po prostu ołowiu z potężnych miniganów. Terni, którą werbujemy w trakcie oczywiście rozwoju fabuły, skupia się tutaj głównie na atakach snajperskich wyprowadzanych za pomocą różnych laserów i oprócz tego jest świetnym pilotem. Jeśli chodzi o szarowłosego Grey Hair, to tutaj gościu ewidentnie rakiety i tego typu system. Także trzeba odpowiednio zaaranżować sobie rozwój naszego protagonisty, jak i ich towarzyszy, naszych podopiecznych i odpowiednio dosztukować adekwatne do umiejętności pojazdy. Bo tak jak mówimy, to jest nasz główny. Możemy główną bazą sterować statkiem matką, sterować jakimś naszym gościem, którego atuty przechodzą potem już na umiejętności kierowania statkiem, albo zainstalować opcjonalne trójfazowe instalacje sztucznej inteligencji na pokładzie. Ja poszedłem tutaj w systemy, bo jednak tutaj akurat ona nie jest koniecznie od rozwalania światów, ale przede wszystkim jak ona pójdzie z dymem, to mamy przesrane, także tu maksymalna defensywa. Jeśli chodzi o statki, to tak jak mówię, mój tutaj akurat ciężkie, precyzyjne lasery jako snajper. Tutaj gościu napierdziela ze wszystkiego, ile wlezie, masakracja, jeśli chodzi właśnie o minigany, działka, strzelby, tego typu elementu. Tutaj uzbrojenie elementów jest mnóstwo i to mi się strasznie podoba. Z kolei dziewucha tutaj od rakiet. Pomyliłem się troszeczkę w tej kwestii rozwoju postaci, opisując wam, ale nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Jest tu cholernie dużo do roboty. Takie smaczki, pierdoły pokroju, nie wiem, kapsuł przechwyconych piratów, które potem odsprzedajemy za hajs na stacjach kosmicznych jakiejś tam federacji. Bardzo różno, dużo frakcji. Jednym się narazimy, to będą nas częściej atakować. Inni z kolei będą mieli dla nas więcej misji. I tak dalej, i tak dalej. Okej, tyle standardowym słowem opisówki. Bardzo taki fajny element, jeśli chodzi o exploring i looting. Tutaj widzimy porozwalane w tym miejscu, porozrzucane po jakiejś masakrze. Sobie oddalimy. Przejdziemy sobie bardziej tu. Przyspieszymy. Przyspieszenie jest fajne. Inwazyjna, fajna muzyczka w tle. Station. Nie ma potrzeby, bo akurat nasz statek się naprawił za pomocą systemu autonaprawczego i w tym momencie bardzo fajny takim ciągnikiem, o, zdobywamy lucik po każdej bitwie. Strasznie jest to sympatyczne, kiedy, a co nam tam skapnie? Czy coś użyjemy? Coś nam się przyda? Czy coś akurat pójdzie po prostu na sprzedaż? A bowiem zarówno statki są tu strasznie drogie, te najlepsze systemy naprawdę dużo, że tak powiem, ważą. Generalnie jest co robić. Okej, jesteśmy akurat w trakcie jednej z misji mającej na celu dowiedzieć się, co się stało kiedy z naszym konwojem, kiedy to byliśmy odpowiedzialni generalnie za ochronę. Za ochronę konwojów, transport, logistykę i tak dalej. Albowiem aranżacja misji jest tutaj różnoraka, wielotematyczna. Od atakowania baz, od przejęcia jakichś konwojów, bo ochrony konwoju, rozwalenia jakiejś stacji badawczej, podsłuchania czegoś. Nie można się nudzić, po prostu nie można się nudzić. Zwróćcie uwagę na sam system gwiezdny, ile jest miejsc pod eksplorację i zabawę. No, nie ma tego mało. Okej, czyli w tym momencie, skoro musimy udać się na teren, nazwijmy to sektora XT-54, rzucamy okiem, gdzie on dokładnie jest. Jest tutaj XT-54, jest w tym miejscu i my jesteśmy tu, czyli kierujemy się na XT-05, po drodze starając się zahaczyć o jakąś bitkę. Dobrze spojrzałem, czy źle spojrzałem? XT-05, czyli tutaj. Klikamy sobie, wrzucamy sobie przyspieszenie ośmiokrotne, czy to z perspektywy mapki taktycznej, czy to z perspektywy już samej gry. Naprawdę, ja strasznie się chilluję przy takich gierkach, wam powiem szczerze. Czuć tą przestrzeń
bardzo fajne aranżacje z tych sektorów. To nie jest tak, że one są takie same. Jedne są ciemniejsze, jaśniejsze. No magia barw generalnie. Strasznie mi się to w tym momencie podoba. No i bomba. I natknęliśmy się tutaj akurat na piratów. I co robimy? Wypuszczamy nasze myśliwce. Czyli dajemy... Okej, stop. Wypuszczamy wszystkie nasze myśliwce. Dajemy na normalny bieg. I zaraz sobie troszeczkę postrzelamy. O, już przeciwnik wypuszcza w naszą stronę rakiety. Mam nadzieję, że nasz system antyrakietowy zadziała. Zadziałał, oczywiście, no nie jest w stanie przyjąć aż takiej ilości rakiet jednorazowo. Dlatego potem do głosu dochodzą tarcza, dopiero potem jakby żywotność naszego statku. Dobra, okej. Zaznaczamy. Bardzo fajne są te znaczniki. Oczywiście możemy sobie to rozbudować, fundując wesoły wizualny gównotok tego typu. Ale z tego na razie rezygnuję. Tam jakiś lucik musimy pamiętać. Bardzo fajna jest możliwość... Oj. Dobra, przedobrzyłem. Chcę za dużo wam po prostu z emocji pokazać rzeczy naraz, co niespecjalnie mi w tym momencie pomoże. Okej. Odbieramy priorytet. Wejdziemy sobie tutaj. Ta ma rakiety, tak wyglądają stateczki. Jest ich dużo, 5 generacji. Ciężkie, lekkie, zwiadowcze. Niektóre mają więcej systemów na broń ciężką, inne na broń lekką. Niektóre techniczne z kolei mają więcej slotów na urządzenia, inne z kolei na rakiety. Także to wszystko zależy od naszej stylowy i kierunku rozwoju, w jakim puściliśmy konkretnego pilota. Okej, to sobie będziemy oglądać z perspektywy ściany łowiu gościa. Okej, tu już fajnie się to obserwuje z każdej perspektywy. Strasznie mi się to podoba. Okej, schodzi. Pięknie. Dobra, pauza, Ctrl A wszystkich. I w tym momencie bierzemy priorytet na tego, bo on już ma niewiele tutaj. Także i mamy rakiety, i mamy, o właśnie, całą taką salwę zła, jak i precyzyjne lasery, w których specjalizuje się kapitan Royo. Czyli niewykluczone, że kiedyś zrobię sentymentalnie przez gry właśnie. O, tu nam jeszcze jeden maruder został. Czy nie? Dokładnie tak. Okej, statek Hammerhead, tu trzeba uważać, mimo że pirat nowicjusz. To, że ma słabe umiejętności pilotażu, nie znaczy, że tej luki nie załata dobry statek. Ale... elegancko. Udało się. I w tym momencie pyszny lucik. Pyszny lucik. Oczywiście zaznaczamy albo wszystkich, albo może bardzo przydatna opcja Ctrl-E, eskorta. Matki, tak to sobie nazwijmy, bardzo przydatna opcja, żeby nie tracić po prostu czasu na undocking statków. Z kolei docking się przydaje w momencie, kiedy nasze statki oberwały i wszystko się regeneruje. A o właśnie, to co chciałem wam pokazać. Czasem bywa tak, że jakiś lód jest wyżej bądź niżej i nawet jak podjedziemy niedaleko, no, to i tak możemy nie zebrać tego tym naszym takim hakiem zbierackim, tak myślę, mogę to ująć. I w tym momencie... O, robimy albo na dół, albo wyżej, żeby nasza matka odpowiednio zmieniła kurs. Dokładnie. Spacja. W tamtym kierunku. Oddalimy sobie myszką troszeczkę, bardziej w tamtym. No i ciśniemy. Chlup, chlup, chlup. Escape od minigany, Mistrale. Także ja widzę, że po prostu Rojcio z cyklem longshortów was pozytywnie zaskakuje, że gra w różne gry, nie ogranicza się do tylko takich najbardziej, że tak powiem, popularnych klasy AAA. Dobra, okej, to nic, kontynuujemy. Coś tam jeszcze sobie upichcimy. Bardzo fajne jest, to są cholernie drogie, no nie będę ukrywał. Takie rakiety o działaniu troszeczkę nuklearnym, głowice atomowe, no to eksplozje są w tym momencie przepiękne. Fajnie to wygląda, po prostu przyjemnie się gra. Jest bardzo fajne, powiedzmy, jakby to powiedzieć,
Nie mamy non-stop kupę kasy, stać nas na wszystko. Nie, nie ma absolutnie czegoś takiego. F5 profilaktycznie, bo różnie to tu bywa. I cały czas warto wykonywać te misje, udzielać się w jakichś atakach, czasem eksplorować dany sektor, żeby troszeczkę polucić, żeby zarobić na lepszy firmware albo hardware. Takie elementy bezdyskusyjnie wpływające na zwiększenie osiągów naszych statków, czy to bojowych, czy to matki. Okej, okay. W tym momencie jestem tu, jesteśmy tu, czyli XT11 w tym momencie. Mapka... tutaj. Okej. Okay. Ale... machniemy sobie może do jakiejś stacji, żeby pokazać wam system dokowania. Triada Station, Mining New Empire, Tartus Pirate to niespecjalnie. Dobra, tu nie podziałamy jakoś wybitnie. Dobra, czwórka i ciśniemy. Ostro. Także tak to wygląda, tak to się prezentuje. Tu te znaczniki sobie wyłączmy. No i często jesteśmy... Zapłać nam swoje kasy, w tym momencie będziesz mógł łaskawie przejechać. Get the fuck out! Będę z wami walczył. I koniec. I wypuszczamy w tym momencie nasze myśliwce. Nasze działko już pokładowe ostro wali. Okej, zaraz fightery wyskoczą z tyłka i będą atakować ostro. Dobra, okej, control A i walniemy sobie na raptora. Raptory są proste. Stormcrow. I teraz może z perspektywy, no może Roya. Ciężkie tutaj lasery. Ten jeden laser mnie kosztował tyle, co połowa tego statku matki. Ale na szczęście odczuwam słuszność tej decyzji. Dosyć często. Pięknie lata, rakiety, strzały. O, wypuścił flary, żeby zmylić w tym momencie moje rakiety. Okej, pora na maczetę. Najlepszy widok będziemy mieli z tego statku. A, pięknie, skuteczna salwa. Tak jak mówię, w zależności od tego... część umiejętności jest pasywnych, tak? Działają zawsze, a część jest aktywnych, które musimy po prostu uruchomić. I są to różnego pokroju, od snajperskiego strzału, o chociażby, aż po właśnie moje ulubione, czyli seria. I w tym momencie wszystkie działka szybciej nadają, że tak powiem. No jak coś takiego się przydaje, gdy jest niezłe zamieszanie, to chyba nie muszę tłumaczyć. Okej. Okay. O, kolejni. Kurde, to może być ciężko, no ale spróbujemy. Przynajmniej będzie większa bitka. No. Jedziecie. Dobra, to w takim razie jej też walniemy. Atak snajperski. Tutaj też walniemy, niech wszyscy napieprzają swoimi umiejętnościami głównymi. Matka tam od razu daje. Dobra. Dobra. Piękna eksplozja. Control A. Zmieniamy priorytet. Stiletto. Oto techniczny. A warto to czasem takie techniczne rozwalać, bo naprawiają swoich. I nie jest to fajne. No. Ciśniecie. Oddaliliśmy się troszeczkę. Idziecie dalej. Troszeczkę jednak mimo wszystko podgłośnię wam te efekty dźwiękowe. Muzyczka jest naprawdę cool. Okej. Okej. Pięknie. Control A. Dobijamy tego. Tam już następni nadchodzą. Okej, ten padł. Który jest najbliżej. Okej, Raptor. Od razu. Też tam dość mocne działko pokładowe na matce. Tylko ona musi być odpowiednio odwrócona grzbietem. Tu kolejne dwa. Tu nam znikają. Też bardzo dobrze. Dobra, walimy.
Walić, kontrola ostro. Pięknie! Kontrol A, następni. Pięknie, on już się wyzbył wszystkich rakiet, tak. Nie, ona. Ciul 9 ma. Dobra, mini. One są słabe, ale szybko strzelność jest lepsza. Pięknie, dobra, kontrol A. Dobra, maczeta, taka taksówka trochę. Też ważna jest tutaj, powiedzmy, ta odnoga systemu rozwoju postaci odpowiedzialna za pilotaż, bo manewrowanie jest tutaj strasznie ważne. Taki sprawniejszy, bardziej zwinny, zręczny, mobilny statek jest w stanie nawet nasze ciężkie działa po prostu szybciej nam uciec, szybciej skręcić, obejść nas od tyłu, jakoś tą trajektorię lotu naprostować i nas zdjąć. Także tutaj nie tylko siła ognia, ale przede wszystkim manewrowość. Okej, tu jeszcze nam lucik został. Okej, tu specjalnie dokować nie musimy, czyli kontrol E, eskorta. Chociaż czy ja wiem? A właśnie, no pokażę wam. Wszystkie sobie zadokujemy. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Okej. Tu mamy dziennik. Wiadomości, przeglądamy, co się dzieje, także nasze działania są na bieżąco rejestrowane przez świat gry i umieszczane w formie takich informacji w gazetach, w telewizji i tak dalej. Przykładowo weźmy sobie tutaj, czekaj, uzupełnimy jej najpierw tutaj dokładnie tak. No przykładowo taki Gatling, tak? Skategoryzowany jako broń ciężka. I każda broń jest opisana w formie czterech takich głównych statystyk. Szkoda, że akurat ta trzecia część nie jest po polsku. Jedynka była na bank po polsku, nie wiem jak z dwójką. Ale czy zagracie w jedynkę, dwójkę, trójkę, nie ma to żadnego znaczenia. Powiem wam szczerze, no najlepiej w jedynkę, no, po prostu. Gry tanie, a cholernie fajne. Starczają na długo, strasznie wciągają. Oczywiście obrażenia, szybkostrzelność, zasięg i dokładność. W tym momencie oczywiście jak na to Gatlingi, Wulkany czy inne tam ciężkie, sprzężone działa maszynowe, których lufy są ułożone w systemie oczywiście rewolwerowym. Słabo, tak, ale szybkostrzelność potrafi jakby wynagrodzić nam te mankamenty pokroju słabej dokładności czy siły ognia. Ale walą cały czas i zawsze jakiś tam na te 300 pocisków, te 30 wpadnie i może obrócić szale bitwy na naszą korzyść, na nasze zwycięstwo. Okej, jeśli chodzi o rakiety, to w tym momencie oczywiście dystans z, wytrzymałość na systemy antyrakietowe, oczywiście obrażenia, ilość w pakiecie, że tak powiem, i oczywiście zasięg. Różne systemy, tak jak powiedziałem, antyrakietowe, tarcze, samonaprawcze, kamuflujące, wcześniej lokalizujące za pomocą specjalnych radarów systemy. Trochę tego jest. Ale póki co, szkoda, że kurczę, właśnie tutaj nie mamy jakiejś takiej stacji handlowej, ale może w sektorze XT11 coś znajdziemy. Sektory są łączone różnymi portalami, na terenie których często znajdują się stacje, które odkupią od nas kapsuły przechwyconych piratów, albo właśnie stacje handlowe, które odkupią i sprzedadzą nam odpowiedni sprzęt. Albo właśnie w stacje tak zwane maintenance station, które na terenie których będziemy mogli wykupić odpowiedni upgrade systemu sztucznej inteligencji naszego statku matki. Także tak to sobie wygląda. Okej, to była dosyć mocna batalia, trochę tego expa tam nam wpadło. Sejwnijmy sobie, zobaczmy jak wygląda ten sektor, bo na jego terenie jeszcze mnie tu nie było. O, proszę bardzo. To my sobie podlecimy tutaj i opylimy kapsuły z piratami. Mam nadzieję, że nikt po drodze nas tutaj nie zaczepi brzydko. A jeśli nawet, to żaden problem. Long short to jednoodcinkowy materiał dłuższy, także spoko. Mogę was pomęczyć.
jakby taka perspektywa typowo, trochę sonarowa. Co jaja robicie, no. Dobra. Tutaj akurat bitki są tak satysfakcjonujące. Jedziesz. Minigana mam u góry, tarcze naładowane. Zaraz tutaj nasi zaczną ostro pruć. Dobra. Priorytet na raptora u góry w tym momencie. A zobaczmy sobie z perspektywy może matki to wszystko. Tak, jakie są koordynaty? No tutaj. Działko pokładowe wali. Wali. Pięknie. Dobra. Ctrl A. I następni. Wracamy się. Dobra, błyskawiczna odpowiedź. Pięknie. I po tarczy. Pięknie. I strzał. Także warto było troszeczkę podejść jednym celnym strzałem za pomocą działa unieszkodliwić. I w tym momencie. Pięknie. Także warto było kupić to działo. Wygląda trochę jak railgun z Quake'a. Dobra, kto tam nam jeszcze został? Czy nikt? Cisza. Dobra. Okej, to Ctrl F w takim razie robimy. Trochę na dół zjechali tutaj. Dobra, przyspieszmy sobie tutaj wszystko. O, tutaj lucik jest niżej. Także troszeczkę tutaj, ciul, elegancko i tam nam coś zostało. No wiadomo, tu trzeba to odpowiednio tak jakby skoordynować. No to już powinno połknąć bez problemu. Hops, klops, F5, okej. Okay. Mothership i ciśniemy. Dobra. O tym pomogłem nieraz, to zawsze tutaj służą pomocą. Jako nieodpłatna eskorta można wykupywać eskortę, jednak trochę sobie każą liczyć za wszystko. Nie ma rady, tak to wygląda. Dobra. Yep. No i mamy Trade Station i w tym momencie, no daj w sumie, a na terenie tylko stacji właśnie tego tu możemy montować nowe systemy. Będę chciał tutaj właśnie naprawczy jakoś sobie kupić, a po krucho z kasą pod tym względem, dlatego sobie najpierw sprzedamy lucik, sell all, ciężkie minigany też, 7 tych, no to trochę nam tu skapło, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Okej, okay, statki. Druga generacja. Trzecia generacja. No tutaj bardziej po technika. Więcej slotów na systemy, wiadomo. Czyli coś niekoniecznie w mój deseń. Tutaj light i ten. Dobra, srać to. Może będą mieli w ofercie właśnie... Oj, chyba mają. Automated Repair System Mister. Dobra, okej. Regeneration speed 1 HP na sekundę. Trochę słabo. 600 to mamy bydle. Engine anti-laser system. To jest gruba sprawa. Dobra, kupimy sobie ten. W sumie to chciałem kupić. Może uzupełnimy sobie rakietki. Czy mają jakieś grubaśne? Nie mają grubaśnych, mają avalanche. One są dobre zasięgówki. Dobra. Okej, i w tym momencie... Niestety tylko na terenie. Jedynka i dwójka tego nie miała. Trójka coś takiego zmodyfikowała. I okej, bo troszeczkę wymusza jakby powrót do town, jak się to mówi chociażby z Diablo, żeby w tym momencie... Aha, bo swojej ekipy tutaj nie zamontowałem. Dobra, nieważne.
Mamy system Chrome. Dokładnie tak. Ok, wszystkich zdokujemy. Od razu chlops. 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 Jeszcze raz tutaj niech zdokuje. Tak, jest nasza wesoła gromadka i tu już możemy na spokojnie przyznawać punkty. Nie możemy tak w każdym momencie, jak w wspomnianych poprzednich dwóch częściach. No ale okej, okay, co kto lubi. Okej, okay, dobra, masz tutaj rakietki, baw się. Dobra. Czyli okej, okay, udało mi się pokazać te najważniejsze elementy. Czyli to był Trade Station po prostu. Bastion, Mining. Okej, okay, to jeszcze coś na koniec sobie wrzućmy. Ok, czyli XT23 w tym momencie. Akurat jako, że to jest to druga, długa podróż, nie mamy takich znaczników, gdzie się mamy udać. One ułatwiają sprawę, w szczególności w sytuacji, gdy mamy kilka rozpoczętych misji. Fajny efekt. Jest taka jedna planeta, która jest cała żółto, kurde, nie wiem, pomarańczowa. Jest strasznie fajnie to wygląda. Trochę Jazz Day. Strasznie mi luzuje ta gra. Naprawdę można w tą grę grać z dzieckiem na rękach. Dosłownie. Maintain Station, czyli tu robimy upgrade'y. Tu mamy mining, jakieś pierdoły. Trade z naciskiem na lighty. Działa. Dobra, okej, okay, no to jeszcze raz sobie prześledźmy system. I w tym momencie XT26, czyli dokładnie tam. Dobra, to mam nadzieję, że coś nam skapnie. Wyłączmy te indikatory. Dajmy na szósteczkę. Okej. Okay. I ciśniemy. No teraz to typowy kosmos. Enemy detected. Yeah, long pull fighters. Już tam piorą, tak? Dobra, czekamy wszyscy, no. Dobra, wszyscy, gdzie jest ekipa? Oczywiście możemy oglądać z perspektywy przyszłej ofiary. Oczywiście ci źli muszą mieć najlepsze kolory, tak? Ah, i stylu. A, to będzie ciężki orzech do zgryzienia. To dobry statek jest. A. Łup. Te eksplozje, te wybuchy. Dobra. A, tygrysek też tutaj nie powojował. Pięknie. Już widzieliśmy w akcji. Okej, okay. Rakieciarze. Rakieciarze. A, pięknie! Poszły torpedy. No. Ale się odbiła. Okej, okay. Po zawodach? Mam nadzieję. Dobra. Okej. Okay. Bierzemy. Lucik, Ctrl E. Matka i ciśniemy i czwóreczka, no i pysznie, tak, tak i tak, na razie. No i mówię wam, chociażby dla samego efektu wykupienia sobie ostatniego, piątej generacji ciężkiego właśnie statku z czterema najcięższymi miniganami i odpalić sobie w tym momencie serię wersja trzecia. Miód, miód dla oczu. Okej, okay, no, nie tracimy czasu na wypuszczenie myśliwców, to od razu przystępujemy do zabawy. I pociśniemy tym. Spokojnie. Aha, i od razu z ściana. Elegancko. To lubię.
To lubię bardzo. I ciśniemy tutaj. No, blisko, blisko. Kurczę, nadchodzą nowi. Ale dobrze, będziemy mieć ostre zakończenie materiału, to lubię. Gdy gra ułatwia mi sprawę. Dobra. Pięknie. I jeszcze jedna seryjka. I jeszcze jedna. Pięknie się udało. Tu te dwa zaraz wybuchną. Dobra, cleaner. Łup. Łup. Dobra. Pięknie. Okej, okay, Rojax się tam trzyma. Temi ma problem z osłonami. Ale spokojnie. Dobra, małe zamieszanie, także uruchamiamy wszystkie systemy. Pięknie. Aj, z góry. I wszystkie działa na Raptora. Rakietka. Ona nie jest naprowadzana, tak że wiadomo, nie jest potrzebna, ale zawsze jakaś pada. Pięknie. I kolejny z głowy. I to, co na koniec w każdym dobrym RPG-u, czyli pora na ludzi, kochani. Jednocześnie pora na to, by się z wami pożegnać i standardowo zostawiając was z malutkim niedosytem i być może intrygując, inspirując was do sięgnięcia po tą po prostu przesympatyczną, przepyszną grę. Grę, hybrydę łączącą to, co najlepsze ze strategii taktycznych z dobrym RPG-iem, fajną fabularką. Oczywiście od strony audiowizualnej nie jest to cud świata, ale tak jak mówię, dla mnie to nigdy nie było istotne. Liczyło się tylko to, czy gra wciąga i czy o niej myślę, chcąc w nią zagrać po zagranie. Kochani, dziękuję wam serdecznie. To był Patryk Rojo-Rojewski. Kolejny long shortik w ramach cyklu Roy Playing Games i były to ogólnie, nazwijmy sobie, po prostu Gwiezdne Wilki. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się. Hejas.